Będziemy zaczynali webinarium na temat bezpieczeństwa i współpracy robota z człowiekiem. Wybiła 13, więc myślę, że możemy zaczynać. Wielu z uczestników już się dołączyło, więc z mojej strony pierwsze pytanie, czy mnie widać i słychać dobrze? OK, widzę, że tak, więc możemy, myślę, zaczynać. Więc tak, temat dzisiejszego spotkania jest to bezpieczeństwo aplikacji zrobotyzowanych. I na sam początek chciałem przypomnieć Wam, że w przyszłym tygodniu też planujemy przedstawić webinaria. W przyszłym tygodniu będą dwa tematy. W środę kolega z działu aplikacyjnego pokaże praktyczne sposoby strojenia napędów serwo, a w piątek kolega robotyk, Przemek, pokaże dalszy ciąg rozwiązań z RT Toolboxem, dokładnie symulowanie stanowisk. Pod linkiem poniżej można się zapisać na te webinaria, do czego gorąco zachęcam. Jeśli macie pomysł na jakieś kolejne tematy webinariów, czy jakieś uwagi do nas, to zapraszam do korzystania z maila wsparcia technicznego lub poprzez forum wejść i pojawił się tam temat na forum dotyczący i tego webinarium, i wszystkich pozostałych, więc zachęcam do do postowania i pytania nas o ewentualne szczegóły dotyczące naszych webinariów. Co dzisiaj? Dzisiaj chcę pokazać Wam kilka praktycznych rzeczy związanych z współpracą człowieka z robotem, jak tworzyć aplikacje zrobotyzowane w bezpieczny sposób. Zacznę od takiego drobnego wstępu dotyczącego norm, gdzie szukać informacji w normach, co do czego jesteśmy zobowiązani. Następnie troszkę powiem o tym, jak tworzyć bezpieczne aplikacje z robotami, jakie są dobre praktyki i potem praktycznie przejdziemy do oprogramowania i pokażę dwie funkcje SLS, czyli funkcje ograniczenia prędkości, i SLP, ograniczenia przestrzeni pracy. Ostatnią rzeczą będzie dodatkowo, co zostało dwa tygodnie temu opowiedziane, pokażę na koniec, jak liczyć dobieg maszyn dla aplikacji zrobotyzowanej. Więc zaczynamy od norm. No, nim zaczniemy mówić o normach, tak naprawdę podstawą dla nas jest dyrektywa maszynowa. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest ma dokumentem, według którego tak naprawdę do którego jesteśmy zobowiązani korzystać z niego i jego przestrzegać. W tym dokumencie opisane jest o robocie między innymi to, że tak naprawdę w praktyce tylko robot przemysłowy wyposażony zarówno w chwytak, jak i system sterowania jest kompletną maszyną. W związku z tym tak naprawdę sam robot jeszcze nie jest do końca maszyną, dopiero doposażony w osprzęt, który pozwoli mu wykonać kompletne czynności, staje się gotowym rozwiązaniem i jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to powinniśmy analizować właśnie całość, czyli całą aplikację robot wraz z peryferiami. Przychodzą nam z pomocą normy, szczególnie normy zharmonizowane, czyli takie, które są zgodne z dyrektywą.
Natomiast pamiętajmy o tym, że nie ma obowiązku korzystania z norm. Korzystanie z norm jest dobrowolną rzeczą i natomiast jest pożądane. Normy, które są dostępne, podzieliłem tutaj, żeby wyjaśnić wam troszkę na ten temat, na takie trzy grupy. Pierwsze to są normy zasadnicze, czyli normy, które mówią o ogólnych zasadach lub definiują pewne pojęcia. I przykładem takiej normy dotyczącej bezpieczeństwa jest ISO 12100, która mówi o tym, jak można przeprowadzić ocenę ryzyka. Następnie druga grupa norm, czyli normy typu B, są tak zwane normy tematyczne i tutaj mówią one na przykład o ogólnych zasadach bezpieczeństwa i takim przykładem tej normy typu B jest norma ISO 13849, wedle której można przeprowadzić analizę ryzyka na przykład. I trzecią grupą norm, czyli normy typu C, są tworzone pod konkretne rodzaje maszyn. I na przykład też powstały takie normy dla robotów przemysłowych, powstały takie normy na przykład dla pras i innych urządzeń. W przypadku robotów przemysłowych są to normy ISO 10218, i na przykład część pierwsza opowiada o robotach bardziej pod kątem producentów tych robotów, natomiast norma, część druga mówi o integracji, czyli jak zintegrować robota w aplikacji przemysłowej. Jeśli chodzi o nasze roboty Mitsubishi, zostały one przygotowane w oparciu właśnie o te standardy, które omówiłem. W dokumentacji u nas, tak jak na tym ekranie widać, można zobaczyć, dostać informacje, zgodnie z jakimi normami roboty zostały zaprojektowane. Są też informacje na temat performance level, jaki można uzyskać korzystając właśnie z funkcji bezpiecznego zatrzymania, STO czy pozostałych. Opisane są również, jest dokładny opis wszystkich funkcji zatrzymania, które też opisane są pewnymi konkretnymi normami. Jeśli byście potrzebowali informacji na temat wykorzystywanych do obliczeń całościowych maszyny, to takie informacje właśnie też można z dokumentacji od nas uzyskać lub ewentualnie kontaktując się z nami, postaramy się dostarczyć odpowiednie dane. Teraz jak zbudować, po tym takim wstępie chciałem pokazać, jak zbudować bezpieczne stanowisko z robotem przemysłowym. I na sam początek taki przykład. Przykład urządzeń, można powiedzieć tak w cudzysłowie, które są naprawdę bezpieczne, a mianowicie zabawki. Zobaczmy, zabawki dla dzieci są takim bardzo dobrym przykładem urządzeń, które są bezpieczne. Charakteryzują się, zobaczmy, obłym kształtem, nie ma w nich ostrych krawędzi, są łatwe w użyciu, ergonomiczne, dostosowane do rozmiaru na przykład dziecka i wieku, mają wolno poruszające się elementy, nawet jeśli są to jakieś zabawki ruchome, to momenty, które wytwarzają, są nieduże, no i oczywiście solidna konstrukcja, przez co uszkodzenie takiej zabawki nie dochodzi do niego, ewentualnie gdyby doszło, no to powinna zostać ona usunięta. No i przemyśle powinniśmy kierować się tymi samymi zasadami, czyli też tworzyć maszyny, urządzenia, które będą spełniały właśnie takie zasady, czyli będą ergonomiczne, będą łatwe w użyciu, będą
mogły być wykorzystywane w sposób bezpieczny same z siebie tak naprawdę. Natomiast rzeczywistość jest taka, że często wszystkiego się zabezpieczyć nie da i powinniśmy wprowadzać pewne zabiegi, które powodują to, że bezpieczeństwo zostanie zachowane mimo jego występowania. Czyli montujemy różnego rodzaju osłony, wygrodzenia, wprowadzamy ograniczenie prędkości poruszających się elementów, zainstalujemy różnego rodzaju rygle, zamki w drzwiach, aby operator nie mógł wejść w czasie pracy maszyny do środka, instalujemy krańcówki, no i także bardziej zaawansowane systemy takie jak kurtyny bezpieczeństwa czy skanery 2D, a nawet systemy wizyjne 3D, które też spełniają normy bezpieczeństwa. I idąc od takiego najbardziej podstawowego sposobu zabezpieczenia maszyny z robotem, jest to instalowanie wygrodzenia. Generalnie wygrodzenie powinno znajdować się poza zasięgiem pracy robota, przy czym pamiętajmy o tym, że zasięg pracy robota to nie tylko jego zasięg pracy samego ramienia, natomiast jest to także przestrzeń, w której znajduje się chwytak i detal, którym robot manipuluje. W związku z tym ta przestrzeń, wygrodzenie powinno się znajdować poza całą tą strefą, łącznie z detalem i chwytakiem. Natomiast nie zawsze jest to łatwe do zrobienia. Na halach produkcyjnych jest często mało miejsca, musimy maszyny robić bardziej kompaktowe, w związku z tym są pewne rodzaju odstępstwa od tej reguły. Pierwszą z tych odstępstw jest zastosowanie stoperów mechanicznych, które możemy zainstalować właśnie na ramieniu robota w ten sposób, tak jak to jest pokazane na rysunku. Dokupujemy taki stoper i dzięki temu przestrzeń pracy robota zostaje ograniczona mechanicznie. Jest to zgodne ze sztuką w ten najprostszy, można powiedzieć, sposób. Drugi przypadek jest opisany jako sytuacja, kiedy robot jest niedużych gabarytów, przez co generalnie nie jest w stanie zniszczyć ogrodzenia, czyli wygrodzenie powinno być silniejsze, sztywniejsze niż robot. W przypadku, gdyby nastąpiła kolizja robota z ogrodzeniem, to ogrodzenie nie powinno zostać uszkodzone. Powinniśmy zrobić do tego obliczenia i udowodnić to, że tak zostało to wygrodzenie zaprojektowane, że pozwala na bezpieczną pracę robota. No i ostatnia rzecz jest to użycie funkcji SLP, czyli limitu przestrzeni pracy robota. Dzięki tej funkcji możemy software'owo zdefiniować pewne ograniczenie pracy. No i jak to wygląda w praktyce? Właśnie funkcja SLP wygląda tak, że jeśli operator jest poza przestrzenią pracy, to robot pracuje w pełnym zakresie swojego ruchu. Możemy zdefiniować przestrzeń za pomocą prostobodu ścianów lub płaszczyzn. Dodatkowo na robocie definiujemy pewne przestrzenie, punkty referencyjne, które będą analizowane przez niego i w momencie, kiedy operator pojawia się w przestrzeni pracy robota, przestrzeń pracy zostaje ograniczona do bezpiecznych rozmiarów. Ta sama sytuacja w kontekście poprzedniego slajdu dotyczy wygrodzeń, czyli gdyby robot miał przestrzeń pracy poza tym prostokątem, no to dzięki funkcji SLP możemy w bezpieczny sposób zapewnić to, że robot poza przestrzeń swojej klatki nie wyjedzie. Przez cały okres czasu, kiedy funkcja SLP jest aktywna,
pozycja robota powinna się znajdować wewnątrz tej przestrzeni, która została zdefiniowana. Kolejną rzeczą, o której chciałem wspomnieć, jest to obwód bezpieczeństwa. Każdy robot, jako producenci robotów, jesteśmy zobowiązani do tego, aby przygotować wejścia bezpieczne w robocie, więc przygotowane są w robocie następujące sygnały bezpieczne. Jest przygotowany obwód emergency stop input, czyli obwód grzybka bezpieczeństwa, zatrzymania awaryjnego. Jest przygotowany mode selector switch, czyli przełącznik pozwalający na wybór pracy automatyczny lub manualny, i jest również wejście pozwalające podłączyć obwód drzwiowy czy wszelkiego rodzaju inne urządzenia bezpieczeństwa, takie jak skanery, kurtyny, rygle, krańcówki itd. Mamy też wyjścia z robota, które informują nas o statusie obwodu bezpieczeństwa. Możemy je wykorzystać do monitorowania. Jak wygląda? Ten obwód bezpieczeństwa znajduje się na konektorze, takim zielony konektor na tylniej części kontrolera. Możemy, tutaj go podłączamy, i obwód bezpieczeństwa pozwala nam na wykorzystanie zatrzymania typu STO lub SS1. Rozwarcie, wciśnięcie grzybka zatrzymuje właśnie robota w ten sposób, czyli z kontrolą prędkości w określonym czasie zatrzymujemy się i rozwieramy zasilanie, ściągamy zasilanie z serwonapędów. Dodatkowo chciałem wspomnieć o tym, że wejście bezpieczeństwa emergency stop input jest wejściem przygotowanym w kategorii czwartej, co jest takim, można powiedzieć, unikatowym funkcjonalnością wśród robotów na ten moment. Na tym chciałem też wspomnieć o tym, że możemy w robotach, rozszerzając jego funkcjonalność safety, zatrzymywać go również kategorią, w kategorii drugiej, czyli funkcją SS2 połączoną z funkcją SOS, czyli Safe Operating Stop. Jak to działa? W momencie, kiedy operator wchodzi do maszyny, czy chcemy rozewrzeć obwód bezpieczeństwa, następuje, jest to ten moment, następuje zatrzymanie robota z maksymalnym możliwym, z maksymalnie krótkim czasie, a następnie w momencie, kiedy pozycja robota, pozycja i prędkość robota są już na określonym poziomie, zdefiniowanym w funkcji SOS. Robot utrzymuje tą pozycję, natomiast nie ściągamy w tym przypadku zasilania z serwonapędów. Bardzo prosty zysk z użycia tej funkcji jest dla nas, dla użytkowników robotów przemysłowych. Polega on przede wszystkim na tym, że wznowienie pracy robota po takim zatrzymaniu następuje natychmiastowo, ponieważ nie potrzebujemy zazbrajać serwonapędów, tylko startujemy do pracy natychmiast po opuszczeniu operatora przestrzeni niebezpiecznej. Jednocześnie też wydłuża to żywotność robota, ponieważ też właśnie serwonapędy nie zostają rozłączone za każdym razem przy wejściu operatora do maszyny. Kolejną funkcją, którą możemy wykorzystać w robotach,
Mitsubishi jest funkcja SLS, czyli bardzo popularna funkcja Safe Limited Speed, ograniczenie prędkości pracy. Na czym polega ta funkcja? Polega na tym, że robot pracuje na początku z pełną prędkością, wtedy kiedy operator jest poza strefą pracy, natomiast gdy operator zbliża się do robota, wchodzi poza pierwszą kurtynę na przykład, to prędkość zostaje ograniczona do poziomu bezpiecznego. Czyli zgodnie z normami jest 250 mm na sekundę i może się poruszać z tą ograniczoną prędkością. Natomiast jeśli operator wejdzie jeszcze bliżej, podejdzie do robota do bezpośredniego kontaktu z nim, wtedy na przykład może nastąpić zatrzymanie robota. Podsumowując, funkcje bezpieczeństwa, jakie mamy dostępne w robotach, to poczynając od najbardziej podstawowej, czyli STO, zatrzymanie wybiegiem w kategorii czwartej, SS1, SS2, sposoby zatrzymania oraz SOS wspomagające z SS2 i SLS i SLP, czyli ograniczenie prędkości i przestrzeni pracy robota. Jak widać w kategorii trzeciej większość z nich, natomiast STO dodatkowo w kategorii czwartej. Możemy się też pochwalić tym, że wszystkie te funkcje bezpieczeństwa są certyfikowane przez niezależny Instytut TUW. Ok, teraz chciałem pokazać, jak zbudować pod względem hardware'owym takie stanowisko z robotem. I podstawową częścią takiego stanowiska jest oczywiście robot, kontroler i jednostka Melfa Safe Plus. Jest to jednostka opcjonalna, którą podłączamy do kontrolera i do niej właśnie podłączamy wszelkiego rodzaju urządzenia bezpieczeństwa, takie jak skanery, rygle i na przykład też grzybek bezpieczeństwa. Urządzenie to ma 8 wejść, 4 wyjścia. Oczywiście wszystkie wejścia i wyjścia są dwukanałowe, zgodne właśnie z kategorią trzecią lub czwartą. Tym bardziej rozbudowane systemy wymagają często sterownika programowalnego. Oczywiście sam sterownik, ten robota też jest programowalny, natomiast z podstawowymi funkcjami, natomiast sterownik w pełni programowalny od Mitsubishi nosi nazwę WS Safety. Jest to taki sterownik modułowy, w którym możemy skoncentrować wszystkie sygnały z całej maszyny. Podłączamy do niego wtedy serwonapędy, falowniki i urządzenia bezpieczeństwa. I następnie z tego sterownika WS połączymy to sygnałami. Zarówno możemy to łączyć do kontrolera lub do jednostki właśnie rozszerzającej funkcjonalności safety. Jeśli mamy jeszcze bardziej rozbudowane systemy sterowania, tutaj takim optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie sterownika modułowego z serii IQR Safety, który charakteryzuje się tym, że zespala w jednym urządzeniu sterownik PLC oraz sterownik PLC Safety. Podobnie jak sterownik ma dwie funkcje, tak samo sieć CC-Link i Field również pełni tutaj dwie funkcje, ponieważ po jednym kablu następuje komunikacja zarówno do urządzeń standardowych, czyli na przykład rozproszonych wysp wejść-wyjść, jak i do urządzeń safety, czyli rozproszonych wejść-wyjść safety. Wtedy te wszystkie informacje z całej maszyny, z całej linii produkcyjnej trafiają do sterownika PLC, tam przetwarzany jest program, zgodnie z którym pracuje
cała linia produkcyjna. No i przykładem takim namacalnym takiego rozwiązania właśnie opartego o IQR Safety jest maszyna produkująca długopisy zlokalizowana u nas w showroom w Balicach, w biurze. Składa się ona z trzech stanowisk z robotami, które każde stanowisko pełni niezależną rolę w przygotowaniu personalizowanego długopisu dla odwiedzających. Jakie elementy bezpieczeństwa znajdują się w tej maszynie? A mianowicie jest podstawą właśnie tego sterowania bezpieczeństwem jest sterownik IQR Safety. Poprzez te pomarańczowe przewody komunikuje się właśnie po sieci CC-Link AI Field z poszczególnymi urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak właśnie serwonapędy czy Safety IO, do których podłączone są znowu roboty czy inne urządzenia wykonawcze. Zainstalowany jest również moduł MRD30 do serwonapędu. Jest to ten taki listek przyklejony do serwonapędu z tymi zielonymi wtyczkami. I co ciekawe, komunikacja, wszystkie sygnały do serwonapędu idą po sieci, nie ma konieczności podłączania fizycznie urządzeń do tego modułu MRD30. Podłączone są też kurtyny bezpieczeństwa, grzybek bezpieczeństwa, no i oczywiście niebieski przycisk reset, który pozwala na wznowienie pracy maszyny. Ok, teraz zmieniając troszkę temat, chciałem wspomnieć o tym, że robot często sam w sobie jest już bezpieczny. Nazywamy wtedy takie roboty kobotami, czyli takimi robotami, które są przeznaczone do współpracy z człowiekiem, można powiedzieć ręka w rękę. Czym się charakteryzuje taki kobot? W niedługiej przyszłości jako Mitsubishi Electric będziemy ogłaszać premierę właśnie takiego kobota, którego widać właśnie na tym zdjęciu obok. Przede wszystkim różnica między robotem przemysłowym a kobotem polega na budowie mechanicznej takiego robota. Jak można zauważyć, jest skonstruowany w taki sposób, że ma obłe kształty. Nie ma tak naprawdę możliwości przygniecenia czy zgniecenia ręki czy kończyn operatora, który razem z nim współpracuje. Dodatkowo, jak pewnie wielu z nas miało do czynienia z kobotami, znamy środowisko programistyczne kobotów, które jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Będzie można uruchomić to środowisko na tablecie i język programowania jest też bardzo nastawiony na przyjazność dla użytkownika. Są to bloczki funkcyjne, które metodą drag and drop możemy z nich budować dość zaawansowane programy. Jeśli chodzi o informacje, dodatkowo jeszcze kobot posiada możliwość sterowania za pomocą uczenia punktów za pomocą ręcznie, nie stitch pendanta, tylko za pomocą tak zwanej funkcji direct teach. Co dalej? Natomiast nie zawsze kobot jest najlepszym, najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Często potrzebujemy rozwiązań bardziej przemysłowych, które są pracują na przykład szybciej lub na przykład chcemy zmodernizować maszynę już istniejącą do współpracy z operatorem.
Tutaj z pomocą przychodzi rozwiązanie o nazwie AirSkin Formelfa. Jest to rozwiązanie, w którym ubieramy robota w tak zwany właśnie skafander o nazwie AirSkin. Wykorzystane są tutaj takie poduszki powietrzne z sensorami, dzięki czemu jeśli operator dotknie takiego robota, mamy kontakt bezpośredni z robotem, następuje zatrzymanie tego robota i operator jest bezpieczny, może w bezpieczny sposób pracować z robotem ręka w rękę. Częstym pytaniem, które do nas trafia, jest temat, jak skonstruować bezpieczny chwytak dla kobota czy robota, który będzie współpracował z człowiekiem. I jest to pytanie bardzo trafne, natomiast odpowiedź nie jest taka prosta. Mianowicie na rynku pojawiają się coraz częściej różnego rodzaju rozwiązania, które są coraz bezpieczniejsze, warto zwrócić uwagę podczas wyboru chwytaka dla robota współpracującego. Warto zwrócić uwagę na to, aby była możliwość kontroli momentu zaciśnięcia na przykład szczęk, aby kształt był obły, ewentualnie używanie podciśnienia też jest wskazane, ponieważ podciśnienie jest dość bezpiecznym medium. Cóż więcej, dodatkowo możemy instalować pewnego rodzaju bezpieczne sensory na flanszy robota, które pozwolą zabezpieczyć robota i zabezpieczyć operatora właśnie przed na przykład zgnieceniem ręki. W momencie, kiedy nastąpiłby kontakt, no to obwód bezpieczeństwa jest rozwarty i robot nie dociśnie operatora. Montujemy również pewnego rodzaju osłony, na przykład na chwytaki, które pozwalają właśnie też ograniczyć ryzyko zderzenia operatora z na uszkodzenia operatora przez robota. Na podsumowanie tego chciałbym pokazać Wam film z wykorzystaniem, który właśnie wykorzystuje właśnie AirSkin. Tutaj mamy właśnie robota, który ubrany jest właśnie w AirSkin. Dodatkowo flansza robota jest wyposażona w moduł kontroli momentu. Jeszcze raz puszczę. W momencie, kiedy operator zbliża się do robota, możemy zobaczyć, najpierw następuje zwolnienie pracy, czyli został zwolniony, natomiast w momencie, kiedy operator dotknie robota, robot informuje operatora o tym, że nastąpiło dotknięcie za pomocą kolorowych diod, czyli zmienia się kolor na czerwony lub pomarańczowy i następuje zatrzymanie. Drugie rozwiązanie, które chciałem pokazać, tu jest już, można powiedzieć, standardowy robot przemysłowy, który wyposażony jest w dwa skanery safety i te skanery pozwalają na wykrycie zbliżającego się człowieka. Jeśli człowiek pojawia się w strefie pomarańczowej, następuje zwolnienie prędkości robota, czyli użycie funkcji SLS do prędkości 250 mm na sekundę. Jeśli człowiek wchodzi do strefy czerwonej, no to mamy zatrzymanie pracy robota. Ok. W
tym momencie przejdziemy sobie do praktycznych ćwiczeń z RT Toolboxem. Zaczniemy od funkcji SLS, to co widzieliśmy przed chwileczką na filmie. Zdefiniujemy sobie przestrzenie pracy robota i ustawimy punkty, które będziemy monitorowali, oraz zdefiniujemy prędkości bezpieczne, w jakich robot będzie pracował. Przechodzę więc do RT Toolboxa. Może część z Was już była wcześniej na webinariach dotyczących używania RT Toolboxa, więc tutaj nie będę opowiadał o tym, natomiast skupię się na funkcjach safety. Zaczynam od tego, że mam standardowego robota, który przenosi jakiś produkt. Prawda? No i zaczynamy w tym momencie konfigurować system bezpieczeństwa. Pierwszą rzeczą w parametrach robota otwieramy sobie Basic Configuration. Powinniśmy włączyć funkcję bezpieczeństwa, czyli aktywujemy sobie funkcję bezpieczeństwa, ustawiamy sobie hasło oczywiście i ustawiamy kod, zakres pamięci, w którym będzie generowany suma kontrolna, będzie generowana suma kontrolna. Zapisujemy te informacje, tak? Natomiast nie resetujemy. Kolejny etap jest to ustawienie przestrzeni bezpiecznej dla robota. Aktywuję sobie podgląd, czyli domyślnie robot wyposażony już jest w taką strefę bezpieczną, natomiast widzimy, że tutaj chwytak nie został objęty tymi strefami. W związku z tym zdefiniuję dodatkowe wą przestrzeń, która będzie miała na przykład wymiary następujące. Zapiszemy tak. OK, pojawił się nam jeden bąbelek i drugą strefę też ustawimy. Tutaj może 80 i promień damy 50. Może troszkę za dużo, 30. OK. Speed monitoring, czyli będą one monitorowane również pod kątem prędkości, jak i przestrzeni. Zapisuję. Nie chcę resetować kontrolera. OK. W tym momencie chwytak jest już chroniony. Kolejną rzeczą ważną, żeby ustawić funkcję SLS, przechodzimy do drzewka właśnie Speed i tutaj pojawia się nam okno ustawień funkcji bezpiecznej prędkości. W dolnej części ustawiamy prędkości zadane. Możemy to zrobić też w simple mode, czyli ograniczamy, ustawiamy prędkość zadaną, do jakiej będzie robot zwalniał w momencie zbliżania się operatora, a następnie tutaj jako composite speed ustawiamy prędkość, którą będziemy monitorowali, czyli w naszym przypadku będzie to 250 mm na sekundę. Tutaj SLS 2 ustawię załóżmy 50, a SLS 3 załóżmy 1%. W detail mode możemy monitorować również te dane dla poszczególnych kierunków czy napędów. Te ustawienia, które teraz mamy, zapisuję. OK. Jeszcze wciąż nie resetuję kontrolera robota, ponieważ została jeszcze nam ostatnia rzecz do ustawienia, a mianowicie logika. Wchodzimy do Safety Logic, Safety Input i tutaj mamy podgląd takiej macierzy. W pionie mamy wejścia, w poziomie mamy funkcję bezpieczeństwa, które będziemy używali. No i chcemy wykorzystać funkcję SLS za pomocą wejścia pierwszego, czyli w momencie, kiedy pierwsze wejście DSI1 zostanie załączone, w tym przypadku robot zmniejszy prędkość. Zapisuję te ustawienia, right, i robię reset kontrolera robota. To chwileczkę nam zajmie.
kontroler się resetuje. W przypadku rzeczywistego robota też należy właśnie zrestartować kontroler po wprowadzeniu zmian. No i możemy przystąpić do testów. Tak jak poprzednio, mam tutaj okno wejść-wyjść. Uruchomię sobie tryb pseudo-input, pozwalający na forsowanie wejść. Na adresach od 128 do kolejne 8 sygnałów są to wejścia bezpieczne. Czyli w momencie, kiedy załączę sobie wejście właśnie 128, widzimy, że deaktywuje się funkcja SLS1. Jeśli ją wyłączę, no to mamy aktywną funkcję SLS1. Spróbujmy zacząć od wyłączonej sytuacji z wyłączoną funkcją i uruchamiam pracę robota. Robot przenosi produkt tak, jak było to do tej pory, z dużą prędkością. Teraz operator zbliża się do naszej strefy, do strefy pracy robota i robot zmniejszył prędkość do prędkości bezpiecznej. Możemy monitorować też tą prędkość, wchodząc sobie w funkcję SLS, Operation Check, mamy możliwość podglądu aktualnej, już zrestartuję, aktualna prędkość, która następuje w tym momencie. Maksymalna, jaka została zmierzona. OK. Bardzo proste. Myślę, że paroma kliknięciami można właśnie w ten sposób przygotować sobie bezpieczną funkcję bezpiecznej prędkości. Teraz wrócę na moment do naszej prezentacji i przejdziemy sobie do funkcji SLP. Do naszego stanowiska dorobimy sobie przestrzeń zabronioną, w której robot nie będzie mógł pracować. Przestrzeń taką możemy definiować za pomocą płaszczyzn, czyli trzech punktów, które są sobie zdefiniujemy, lub za pomocą prostopadłościanów. I wtedy definiujemy dwa naroża. Możemy też wykorzystać prostopadłościan, taką strefę jako sygnał wejściowy dla robota. W momencie, kiedy robot wjeżdża do takiej strefy, na przykład pojawia się jakiś status na przykład na kogucie, czy zmienia się podświetlenie stanowiska z robotem. I wracam ponownie do oprogramowania. W tym momencie przejdziemy do definicji funkcji SLP. Tak jak wspomniałem, można zdefiniować płaszczyznę, natomiast spróbujemy zdefiniować przestrzeń. Przestrzeń już wcześniej sobie wstępnie przygotowałem wymiary tej przestrzeni, aby nie tracić czasu na definicję. Wygląda ona w ten sposób, czyli zakładam, że od tej strony są jakieś drzwi dla operatora, czy wejście. W momencie, kiedy operator wkroczy do przestrzeni pracy robota, w tym przypadku robot nie będzie mógł pojawić się w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Zdefiniowałem dwa naroża, czyli po jednej stronie i po drugiej stronie. Teraz deklaruję, jaka funkcja, że to będzie funkcja SLP2. Aktywujemy tą przestrzeń. Można wybrać sobie, czy robot może pracować poza tą przestrzenią, czy wewnątrz. Ja mówię, że zabroniony jest wjazd do środka i będziemy badać całe ramię. Zapisuję te ustawienia. OK. Nie resetuję, ponieważ wracamy jeszcze do funkcji, do tablicy logiki, gdzie za pomocą wejścia DSI2 będziemy aktywować SLP2.
I w tym momencie mogę już zapisać i zrestartować ustawienia robota. Znowu czekamy chwileczkę na restart. W tym momencie ok, już się nam załadowało i zaczniemy tak jak poprzednio. Wymuszę dwa wejścia bezpieczne, tak aby żadna z funkcji bezpiecznych nie była aktywna. Zobaczymy. O, robot pracuje z pełną prędkością, w pełnym zakresie pracy. W tym momencie załóżmy, że operator zbliża się do przestrzeni pracy robota. Następuje zmniejszenie prędkości. Natomiast on, robot, może pracować wciąż w całej przestrzeni pracy. Natomiast następuje zbliżenie operatora do przestrzeni, do miejsca bezpośredniego kontaktu. Operator jest w tej strefie. Robot w strefie bezpiecznej pracuje z ograniczoną prędkością, natomiast w momencie, kiedy zbliży się do strefy, następuje zatrzymanie. Jeśli operator wyjdzie ze strefy, pojawia się sygnał zezwolenia, no i robot kontynuuje pracę w całej przestrzeni roboczej. Też myślę, że bardzo proste rozwiązanie do wdrożenia. Ok. Dobrze. Myślę, że w tym momencie mniej więcej dobiegliśmy do końca. Jako taki bonus, zgodnie z tym, co Wojciech zaproponował 2 tygodnie temu, wrócę jeszcze na chwilkę do prezentacji, pokazując, jak liczyć dobieg dla robota, czyli jak zdefiniować odległość kurtyny lub wymiary przestrzeni roboczej dla skanera, który instalujemy w aplikacji z robotem. Więc procedura jest pozornie prosta. Mianowicie dość prosty wzór definiuje nam strefę dobiegu. Składa się on tak, z współczynnika K, czyli który jest prędkością zbliżania się ciała, w tym przypadku człowieka, T, całkowity czas dobiegu, czyli suma wszystkich czasów potrzebnych na zatrzymanie maszyny, oraz współczynnika C, który zabezpiecza przed wtargnięciem, detekcją, przed niepożądanym wtargnięciem do przestrzeni. Jak to wygląda w przypadku skanera poziomego? Ponieważ dla pionowego będzie całkiem inaczej wyglądał ten wzór. Tu mamy przykład dla poziomego. W naszym przypadku prędkość wnikania człowieka wedle normy ustawiana jest na 1600 mm na sekundę. W związku z tym wprowadzamy taką wartość. Następnie TRES jest to czas odpowiedzi systemu, czyli 7,1 milisekundy jest to czas skanu programu i dochodzi do tego jeszcze czas, jaki robot potrzebuje na zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie do zera. Wziąłem tutaj dane z tabeli i one wynoszą 520 mm na sekundę. Jak analizować tabelę, zaraz opowiem. Dodatkowo bierzemy pod uwagę współczynnik C, który przyjmuje wartość 1200 minus 0,4 razy H, gdzie H jest wysokością zainstalowania skanera. Aby nie było możliwości podejścia pod skaner od spodu, instalujemy go na wysokości 300 mm nad ziemią. W efekcie współczynnik C daje nam dość dużą wartość, czyli ponad metr, natomiast drugi współczynnik, na który częściowo mamy wpływ, ograniczając czas reakcji, czas dobiegu, daje nam około 800 mm. W efekcie dostajemy 1900 mm
przestrzeni, która jest konieczna do, aby bezpiecznie zachować bezpieczną odległość dla operatora, od operatora do robota. Jeśli byśmy chcieli ograniczyć tą przestrzeń do mniejszej, wtedy sugeruję wykorzystać połączenie skanera pionowego z poziomym. W tym przypadku współczynnik ten C jest liczony w inny sposób i w efekcie możemy otrzymać wynik około 800 mm poniżej metra od robota. Jak korzystać z tabel? Wspomniałem ten czas, który pokazałem. Wziąłem częściowo z RT Toolboxa, a mianowicie był to czas, który zdefiniowałem w, przepraszam, tutaj w funkcji SLS jako Deceleration Response Time. Natomiast tą wartość dodatkowo właśnie pobrałem z dokumentacji. W dokumentacji znajdują się wytyczne, jak oszacować właśnie czas zatrzymania robota. Definiujemy sobie, w jakim zasięgu pracuje robot, czy na pełnym wysięgu, czy średnio wyciągnięty, czy blisko podstawy. Sprawdzamy, jakie jest obciążenie robota. Dla naszego robota akurat jest tylko jeden rodzaj, czyli load 1. I mamy tabele, w których możemy właśnie odczytać czasy zatrzymania. No i w naszym przypadku sprawdzamy sobie średni zasięg robota dla średniej prędkości robota i dla średniego zasięgu i udźwigu. No i mamy tutaj wartości 0,49 dla osi pierwszej, dla osi drugiej mamy 0,54 lub 0,52, oś 3, 4 i tak dalej też mają konkretne wartości podane. Na podstawie właśnie tej tabeli można bez symulacji oszacować, jak wartość dobiegu będzie, ile będzie wynosić. Oczywiście dokładny pomiar można też wykonać dobiegometrem lub kamerą poklatkową lub jakąś inną metodą w zależności od naszych do możliwości technicznych. W ten oto sposób myślę, że dobiegliśmy do końca dzisiejszego spotkania. Chciałbym na koniec, przypominam o ankiecie i teraz będę jeszcze, postaram się odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się na czacie podczas mojej prezentacji. Na pytania, które nie zostały do tej pory, nie odpowiemy tutaj, będzie można znaleźć odpowiedź na forum. Również na forum pojawiły się wszystkie linki do webinariów, które były wcześniej realizowane. W związku z tym zachęcam do wejścia na forum. Tam możecie znaleźć nie tylko link z dzisiejszego webinarium, ale także ze wszystkich poprzednich. Okej. Tak, teraz spróbujemy, otworzę pytania. Czy były tutaj jakieś pytania, które nie pozostały, nie były odpowiedziane? Okej. Okej. Było pytanie, że nie ma czasu reakcji skanera. Tak, rzeczywiście uprościłem to. Powinniśmy również do czasu, do wyliczenia dobiegu uwzględnić czas reakcji skanera. On tak z jakiś, jeśli dobrze pamiętam, wynosi około 50 milisekund. Oczywiście w zależności od typu i producenta. Okej. Okej.
Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania były? Może coś się pojawi? Może ktoś by chciał jeszcze o coś zapytać dodatkowo? Okej, tu mamy pytanie jeszcze. Buduję stanowisko przykładowe i robię badania z dobiegometrem. Jak mam czas relacji układu bezpieczeństwa, to projektuję strefy. Zresztą mogę zawsze poprawić. Okej. No dobra, tu jest w sumie od razu odpowiedź też na pytanie. Także tak, widzę właśnie. Dobrze. W porządku, to w takim razie coś jeszcze się pojawiło. Strefy można zrobić poprzez komunikację. Przez jakie? Safety można zrobić przez... Okej. Okay. W tym momencie safety z robotem robimy poprzez moduł Melfa Safe Plus, ten, który pokazywałem, natomiast on nie jest modułem sieciowym. W związku z tym podłączamy urządzenia bezpośrednio fizycznie do niego. Ewentualnie korzystając z tej opcji z IQR Safety, w tym przypadku możemy wykorzystać sieć CC-Link i Field Safety i po tej sieci skomunikować dane z urządzeń typu skaner do sterownika PLC, a sterownik PLC prześle to na rozproszoną IO-kę do robota. Okej. Okej, jeszcze jedno pytanie. Jak zabezpieczyć się przed zmianami aplikacji realizującej działania funkcji bezpieczeństwa? Można wygenerować dokumentację z sumą CRC. Tak, można. O tym może nie wspomniałem, ale mogę jeszcze wrócić do pokazu. Momencik, zaprezentuję jeszcze raz pulpit. Tutaj na tych rejestrach od 112 to jest właśnie kod CRC, który automatycznie generuje się po każdym zapisie, po każdym kliknięciu write do robota. Okej. Okej. Dobrze, to w takim razie, jeśli więcej pytań nie ma, to zapraszam jeszcze do wypełnienia ankiety. Ankietę pozostawiam otwartą, jest czas na to, żeby wypełnić ją. Myślę, że zajmie to tylko parę chwil. I ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze do dyskusji na forum, korzystania z naszego portalu SAP wsparcia technicznego. Jeśli będą jakieś dalsze pytania, to czekamy na pytania. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.